Wczoraj policjanci na Starym Mieście pod pomnikiem Marycha zabezpieczali demonstrację osób, które były przeciwko aborcji. Tam wokół tej demonstracji krążył właśnie nastolatek, ponieważ zachowywał się dziwnie, policjanci go chcieli wylegitymować. Odmówił podania swoich danych. Znaleźli przy nim również pałkę teleskopową. Został zabrany na komisariat na Starym Mieście. Tam zostały jego dane potwierdzone. Okazało się, że jest to osoba nieletnia, w związku z czym została poinformowana o tym zdarzeniu jego matka, która zjawiła się na komisariacie. No i kiedy wychodziła ze swoim synem z komisariatu, właśnie najpierw doszło do jakiejś tam rozmowy, utarczki słownej z tą aktywistką, a ostatecznie ta aktywistka wyciągnęła jakiś gaz i spryskała właśnie tą kobietę tym gazem, w związku z czym również ona została poproszona na komisariat, tam została wylegitymowana przez policjantów, a po ustaleniu jej danych osobowych została zwolniona. Natomiast kobieta z nastolatkiem, z moich informacji wynikało, że składała zawiadomienie w związku z tym zdarzeniem. No i po zebraniu całego materiału policjanci będą decydowali o dalszym jakby toku postępowania w tej sprawie. Ten moment jest zamazany na nagraniu. Mężczyzna odsunął się od auta i zwrócił się w naszą stronę, a jego mowa ciała wyraźnie sygnalizowała mi, że zamierza na mnie ruszyć. Wcześniej nam grozili, kobieta mnie popychała, byli pod wpływem. I kiedy zobaczyłam, że tuż po słowach o zajęciu się nami, on zwraca się w naszą stronę, wpadłam w panikę, użyłam gazu, by go odstraszyć, by wreszcie zostawili nas w spokoju. Wtedy wybiegła kobieta i magicznie nagranie się zacina.